Witam. Moim gościem jest Michał Popiela z fundacji CardWatch. Jakie są główne cele fundacji? Fundacja powstała po to, żeby zachęcić obywateli do zaglądania do sądów, żeby korzystali ze swojego prawa do uczestnictwa w jawnych rozprawach, żeby po prostu pojawiali się w sądach. Z tego płynie wiele korzyści. Po pierwsze, sądy są kontrolowane przez obywateli. Obywatele przyglądają się ich pracy, co wpływa na jej jakość. Po drugie, uczą się, jak działają sądy. W Polsce według badań Eurostatu tylko 4% obywateli czerpie wiedzę o wymiarze sprawiedliwości z własnego doświadczenia. Chcemy, żeby ludzie mogli chodzić do sądów bez stresu, bez wezwania, nie jako świadkowie bądź strony, ale jako niezależna publiczność, niezainteresowana sprawą, a więc też niekoniecznie zestresowana tym, co się dzieje w sądzie, żeby ludzie mogli na sucho przećwiczyć sobie to, co może ich spotkać, kiedy już będą musieli na przykład przed sądem stanąć. Jako fundacja przygotowujecie raporty z obywatelskiego monitoringu sądów. Co w tych raportach jest? Tak, no raporty to jest ta część strażnicza, a więc ten wyraz tej naszej kontroli. Obserwatorzy zbierają dane bardzo proste, dostępne dla laików. Mierzą czas spóźnień, opóźnień rozpraw, kulturę zachowania sędziów, infrastrukturę sądów, badają dostęp do toalet, łatwość uzyskania informacji w sekretariatach. To wszystko, co sprawia, że sądy albo budują swój autorytet, albo go tracą, albo są przyjazne dla obywatela, albo wręcz przeciwnie. Raporty zawierają informacje właśnie na ten temat. Raport tegoroczny został napisany na podstawie ponad 4000 obserwacji, które obserwatorzy przeprowadzili w ponad 130 sądach. W raporcie można znaleźć szczegółowe informacje na temat poszczególnych sądów, jak one wypadają w tych poszczególnych wskaźnikach, a także taki przekrój dotyczący całej Polski i oczywiście rekomendacje, jakie w związku z tym fundacja chciałaby wymiarowi sprawiedliwości przekazać. A jakie macie pomysły na usprawnienie działania sądów i jaki jest feedback z ich strony? Z tym jest oczywiście bardzo różnie. W tych sądach, gdzie mamy dużą liczbę obserwacji, dla tych sądów przygotowujemy raporty szczegółowe, które zawierają również nazwiska sędziów, których zachowanie wzbudziło jakiś niepokój obserwatorów. Te raporty dajemy najpierw do wglądu prezesom sądów, rozmawiamy z nimi i postulujemy pewne konkretne zmiany dostosowane do potrzeb, które pojawiły się w danym sądzie. No jedną z takich problemów ogólnopolskich w zasadzie, które zauważamy, jest kwestia obecności pełnomocnika, najczęściej prokuratora, na sali rozpraw poza czasem rozprawy. Jest to takie zjawisko, które sprzeciwia się zasadzie jawności procesu, ponieważ no choć oczywiście nie wiemy, o czym sędzia z prokuratorem rozmawia, to budzi to niepokój oskarżonych, ale również innych osób, które z sądów korzystają. Jeden z takich postulatów, który chcemy wprowadzić w tych sądach, gdzie nie ma możliwości przygotowania osobnego pokoju dla prokuratorów, jest zasada otwartych drzwi, czyli bardzo prosty mechanizm. Jeżeli prokurator jest na sali, bo spędza tam cały dzień, przynosi ogromne ilości akt, to niech drzwi od sali będą otwarte. Niech publiczność czy inni uczestnicy postępowania wiedzą, że nie dzieje się tam nic podejrzanego. I ta zasada spotyka się z akceptacją. Mamy przykład Sądu Rejonowego w Gdyni, który na przestrzeni 2 lat naszego monitoringu znacznie poprawił wiele swoich wskaźników, w ogóle się nie konsultując z nami. Natomiast tam była dosyć duża liczba obserwatorów i wydaje się, że jest to taki cichy wpływ obecności tych osób na ten sąd. O 17:30 będą miały miejsce warsztaty organizowane przez waszą fundację. Czy mógłbyś powiedzieć, jakich ludzi szukacie, jakiej współpracy oczekujecie? Czy mógłbyś zaprosić łodzian do tego, żeby przyszli na te warsztaty? Oczywiście, że tak. Łódź jest miastem, no, jednym z nielicznych dużych miast w Polsce, gdzie jeszcze obserwatorzy Fundacji CardWatch Polska nie bywają w sądach i z niecierpliwością łodzian oczekujemy, aby przyłączyli się do naszych działań, ale przede wszystkim, aby poznali swój sąd, w którym sami mogą być sąsiedzi, bądź oni, ich rodzice, sąsiedzi. Jakich ludzi oczekujemy? Trzeba mieć ukończone 18 lat. No, warto, aby prowadzić takie obserwacje, mieć pewne zasoby czasowe w dni powszednie przed południami, wtedy, kiedy sądy pracują. Stąd najczęściej przyłączają się do nas studenci, ale także wśród obserwatorów są emeryci, słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku. Nie oczekujemy wykształcenia prawniczego, nie oczekujemy profesjonalnego przygotowania. W zasadzie ideą programu jest to, żeby
uzyskać obraz sądów widziany oczami zwykłych obywateli, a więc nie osób profesjonalnie przygotowanych, ale ludzi, którzy po prostu kiedyś mogą się z sądem spotkać i chcieliby zobaczyć, jak to funkcjonuje, bo chcemy właśnie poznać, jak sąd jest odbierany przez przeciętnego obywatela. Także w zasadzie zapraszamy wszystkich. Dziękuję bardzo. Myślę, że taka rekomendacja z pewnością zachęci Was do przybycia na warsztaty, więc zapraszamy. Cytując, pan Marek Lewandowski użył sformułowania nasze zasrane sądy. No właśnie o to chodzi, że my to sprawdzamy po prostu, czy one są faktycznie takie czy nie. Dlatego właśnie ogromna liczba obserwacji w ogromnej liczbie sądów dokonana przez ogromną liczbę obserwatorów. Żeby już przejść do konkretów, aha, jeszcze tylko powiem, trzeci wymiar, bo tego nie dokończyłem, trzeci wymiar to jest wymiar równie ważny, mianowicie edukacyjny i powiedzmy aktywizacyjny, to znaczy młodzi ludzie się dowiadują dużo na temat tego, jak funkcjonuje jedna z najważniejszych instytucji w demokratycznym państwie. Znaczy zakładamy ideą, która nam przyświeca przede wszystkim, jest to, że sąd to jest instytucja niezwykle ważna i setkom tysięcy obywateli po prostu potrzebna do rozstrzygania rozmaitych sporów. Także osobom prawnym oczywiście. I chciałbym tylko sprostować pewną rzecz, która się pojawiła na wstępie. Mam nadzieję, że nie rozczaruję zbytnio Szymona Surmacza. Znaczy my właśnie tutaj nie robimy rewolucji. To znaczy my wychodzimy z innego założenia, że chcemy stosować pewną pracę u podstaw. To jest pewnego rodzaju raczej pozytywistyczne podejście. To znaczy chcemy powoli, żmudnie zbierać dane, powoli obserwować sędziów i dzięki temu zobaczyć, jaki kształt nam się wyłoni tego sądownictwa z tych wszystkich obserwacji. I jednocześnie możemy obserwować, jak korporacja się broni. Ludzie, którzy, że tak powiem, ze środka korporacji krytykują nasze działania, oburzają się niewyobrażalnie, kiedy dowiadują się, że my nie jesteśmy w ogóle prawnikami, bo jak można mówić coś o sądzie, kiedy się nie jest prawnikiem, prawda? No a jednak można, dlatego że ten socjologiczny wymiar, taki etnograficzny powiedziałbym, czyli obserwowanie rzeczywistości społecznej oczami zwykłych ludzi, którzy najczęściej pojawiają się w sądach, jest no, niezwykle ważny, bo to on pokazuje tak naprawdę, jak ludzie się czują w sądach. Więc te trzy podstawowe wymiary, jakie my zaobserwowaliśmy, to jest po pierwsze problem organizacyjny w pracy sądu, on jest tutaj za pomocą tego uroczego zegarka przedstawiony. Drugi wymiar problemowy to jest problem jawności i transparentności pracy sądu. No i trzeci, za pomocą tej wagi jest jakby zasymbolizowany problem jakby kultury i samej takiego zachowania podczas rozpraw sędziów. I jeśli chodzi o ten pierwszy wymiar, jego jakby najbardziej symptomatycznym objawem są spóźnienia. Spóźnienia oczywiście zdarzają się wszędzie, w każdej instytucji i ich nie można uniknąć całkowicie, to jest zrozumiałe, natomiast można mówić coś o skali tego zjawiska. Jak Państwo tutaj widzicie, ponad połowa rozpraw i posiedzeń, bo na posiedzeniach też mamy obserwacje, rozpoczęła się z opóźnieniem. Dzisiaj wieczorem pokaz filmu, właściwie dwa pokazy filmu. Jeden to Tony'ego Gottlieba. Czy mógłbyś coś powiedzieć na temat tego filmu? Czy w ogóle warto go zobaczyć? Miałem to szczęście, że byłem na jego prapremierze w Krakowie i mam wrażenie, że jest to jeden z ciekawszych filmów, który pokazuje dzisiejszą Europę w perspektywie raz migracji zarobkowej z terenów na przykład Afryki, a z drugiej strony pokazuje świat europejski z perspektywy czasy kryzysu, świat młodych ludzi, którzy nie widzą dla siebie przyszłości. Kanwą opowieści jest historia Betty, młodej kobiety z Afryki, która przyjeżdża do Europy szukać szczęścia. Jednak no nie do końca się jej to udaje, ponieważ tak naprawdę nikt nie jest nią zainteresowany. I jedyne, co ona może zrobić, to przyłączyć się do ruchu oburzonych.
ale jej opowieść jest jakby odrębną opowieścią. Jej przeżycia, jej doświadczenia, jej strach przed rzeczywistością jest inny niż strach oburzonych. Gatlin w tym filmie świetnie pokazuje właśnie tą, myślę, mało uświadomioną sobie z polskiej perspektywy rzeczywistość Europy. Rzeczywistość dla nas zupełnie obcą. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć fakt, że ponoć obecnie w Białołęce, w ośrodku dla emigrantów, trwa strajk głodowy, o którym się mało mówi. Widziałem tą informację na Facebooku. Tam ponoć dochodzi do dość nieprzyjemnych rzeczy. Czyli film dotyka właściwie spraw bieżących, które miały miejsce, nie wiem, obecnie się właściwie dzieją. Mam wrażenie, że jeżeli nie traktujemy Polski jako takiego małego wycinka rzeczywistości, świata, w którym się zamykamy i wszystko nam się wydaje tak ułożone według tych problemów, które widzimy w mediach, to warto go zobaczyć. Warto zobaczyć film, który poszerzy naszą perspektywę, nasze spojrzenie, także jako ludzi lewicy, na współczesną Europę. Dziękuję. Zapraszamy w takim wypadku na film do hostelu La Granda o 21:30. Jakie są początki samoorganizacji na terenie Polski? No, początki samoorganizacji są na terenie Polski praktycznie od tego czasu, od jakiego istnieli ludzie na tym terenie. Oni zawsze się samoorganizowali. Natomiast no, takie bardziej zorganizowane formy, na pewno od średniowiecza, samoorganizacja mieszkańców miast, cechy, gildie, no, to wszystko są formy właśnie takiej autentycznej samoorganizacji społecznej, która rozwijała się z biegiem czasu. Na wsi istniały zorganizowane formy współdziałania, nazywane czasami w tej chwili prespółdzielczymi formami współpracy, ponieważ tworzyły one organizacje pod wieloma względami zbliżone do dzisiejszych spółdzielni. No i to się tak rozwijało aż do XIX wieku, kiedy już powstała taka regularna spółdzielczość w postaci podobnej jak w Europie Zachodniej. Właśnie, czy w tym okresie można mówić o przyspieszeniu takiej, nie wiem, łączenia się w jakieś podmioty, które miały na celu rozwój gospodarczy, przyspieszenie tego rozwoju? Myślę, że pierwszym celem była przede wszystkim samoobrona, samopomoc społeczna w warunkach takiego rozwijającego się bujnie wówczas kapitalizmu, a przy okazji właśnie powstawały formy rozwijające gospodarkę. Wiele tych spółdzielni, mimo że były tworzone raczej w celach samoobrony czy samopomocy, podejmowały działalność gospodarczą, czy wspomagały działalność gospodarczą prowadzoną przez ludzi i przyczyniały się do ogólnego rozwoju. Na pewno nastąpiło wówczas przyspieszenie, początkowo na terenie zaboru pruskiego, ale potem również i na innych terenach polskich. Czy możemy powiedzieć, że w jakimś rejonie, tak jak pan wspomniał o zaborze pruskim, rosyjskim, czy widać było te różnice? Oczywiście inny był stopień rozwoju gospodarczego poszczególnych zaborów. No wiemy, że zabór pruski, późniejszy niemiecki, przede wszystkim Wielkopolska, były bardzo dobrze rozwinięte, miały silne rolnictwo, niezłe początki przemysłu. Galicja z kolei była najbiedniejsza wieś, przeludniona, maleńkie gospodarstwa, ogromna emigracja zarobkowa, ale jednocześnie najkorzystniejsze warunki polityczne do tworzenia różnego rodzaju inicjatyw podejmowanych przez obywateli. No, na terenie zaboru rosyjskiego z kolei, no, tam było bardzo różnie. Z jednej strony była biedna wieś, słaby rozwój, ale z drugiej strony no, jesteśmy w Łodzi chociażby tu, która tak się rozwinęła w ogromne miasto przemysłowe właśnie wtedy. Także tu była sytuacja bardzo zróżnicowana gospodarcza. Natomiast niewątpliwie aż do 1905-1906 roku były najgorsze, najtrudniejsze warunki do organizowania się społeczeństwa, do powstawania stowarzyszeń czy spółdzielni.
czy my naśladowaliśmy rozwiązania zachodnie, czy też mieliśmy jakieś postacie, które dużo wprowadziły jakichś takich rozwiązań, które były oryginalne na terenie kraju? Oczywiście nasza spółdzielczość mieściła się w tych trzech wielkich nurtach spółdzielczych, które w Europie ówczesnej i na świecie w ogóle rozwijały się, czyli w tym nurcie nawiązującym do socjalizmu czy socjalizmu utopijnego, w nurcie liberalnym, w nurcie solidarystyczno-chrześcijańskim. Natomiast oczywiście wiele rozwiązań było specyficznych dla Polski. No przede wszystkim, pamiętajmy, to był okres zaborów i wszystkie praktycznie spółdzielcze inicjatywy wówczas, przede wszystkim na terenie zaboru niemieckiego, rosyjskiego, poza tym elementem samoorganizowania się społeczeństwa w celach gospodarczych, odegrały ogromną rolę patriotyczną. No, dość przypomnieć, że słynny wóz Drzymały między innymi był zakupiony za pieniądze z banku spółdzielczego, czyli ludowego wówczas w Wielkopolsce. No, ogromny był ten pierwiastek właśnie patriotyzmu, walki, znów przede wszystkim na terenie zaboru niemieckiego, walki o utrzymanie polskości wobec tej również gospodarczej, bo nie tylko politycznej, ale i gospodarczej presji niemieckiej. I no, najlepszym dowodem jest to, że wielu ważnych działaczy Polski już po 1918 roku, po wyzwoleniu, miało swoje spółdzielcze korzenie. A zabór rosyjski? W zaborze rosyjskim była trochę inna sytuacja. Początkowo rozwijały się tu przede wszystkim spółdzielnie spożywców wyrastające z tej tradycji roczdelskiej, czyli tej socjalistycznej, lewicowej. Natomiast no, tu panowały, jak powiedziałem, bardzo trudne warunki do rozwoju spółdzielczości. Spółdzielnie można było rejestrować na podstawie prawa o stowarzyszeniach, ale początkowo, żeby zarejestrować spółdzielnię, trzeba było, jako stowarzyszenie, trzeba było uzyskać zgodę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Petersburgu i to czasami trwało całymi latami. Zdarzało się, że 20 lat trwał taki proces. No, czyli warunki tu rzeczywiście były bardzo początkowo trudne. Pierwsze spółdzielnie powstawały w latach 60., 70. XIX wieku, no dość powoli. Natomiast gwałtowne przyspieszenie nastąpiło po roku 1905, po rewolucji 1905 roku, kiedy zmieniono przepisy, nastąpiła pewna liberalizacja na terenie Królestwa i wystarczała już zgoda do zarejestrowania stowarzyszenia na szczeblu guberni, czyli dużo łatwiej było to i wtedy nastąpił nieprawdopodobny rozwój spółdzielni spożywców, do czego przyczyniła się też grupa intelektualistów wspierających ten ruch związanych z Towarzystwem Kooperatystów. Wtedy powstał Warszawski Związek Stowarzyszeń Spółdzielczych, Stowarzyszeń Spożywczych, który bardzo intensywnie działał na rzecz, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, promowania tego ruchu. A zabór austriacki? Czy to mieliśmy jakieś ślady albo, nie wiem, początki? Tak, tam zaczęło się bardzo wcześnie, niewiele później niż w zaborze pruskim i zresztą początkowo powstawały tam banki spółdzielcze, no one nazywały się wówczas, generalnie nazywano je bankami ludowymi czy towarzystwami pożyczkowymi, wzorowane na tych wielkopolskich. Natomiast taką jakościową zmianę, można powiedzieć, obserwujemy już trochę później, od końca XIX wieku, kiedy pojawiła się tam taka wspaniała postać, Franciszek Stefczyk, który dostosował do miejscowych warunków model, tak zwany model spółdzielni rajfajzenowskich, wywodzących się z Niemiec. Zresztą banki spółdzielcze, te wielkopolskie i początkowe w Galicji, też opierały się na innym niemieckim modelu Schulze-Delitzsche. To był taki model liberalny, natomiast model oparty o zasady solidarystyczne w
Polsce, zwłaszcza z dużym, w znacznym stopniu również chrześcijańskie. To był właśnie ten model Raiffeisena przeniesiony w roku 1889-90 do Polski przez Stefczyka. No i zaczęły powstawać te drobne wiejskie kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, które szybko nazwano, najpierw nazwano Raiffeisenkami, ale potem bardzo szybko zyskały miano kas Stefczyka od właśnie ich założyciela i no, jednego z najważniejszych promotorów ruchu spółdzielczego, tego o tradycjach chrześcijańskich na terenach polskich.